Cookies mógł mieć informację, że sprawdzają pana służby? Cookies jasno mi powiedział, że jest członkiem komisji do spraw służb. I na tej komisji mówi się o tym, że służby się mną interesują. Cookies wynosił informacje tajne do restauracji, o których później opowiadał. Ja mam stuprocentową pewność. Mówił to nie tylko mnie w cztery oczy, ale też przy świadkach. Dziś Cookies zaczyna mataczyć, zaczyna się bronić i budować sobie alibi. Pan wie, że to jest bardzo poważne oskarżenie. Czy odpowiedzialność karna za wynoszenie informacji z komisji? Jakie odpowiedzialne to jest? To odpowiedzialność to jest na Cookiesie, że wynosił takie informacje i ośmieszał mnie. To jest odpowiedzialność, a nie mówię nieprawdy o tym. Ja się dzisiaj nie boję powiedzieć tego jasno. Ale my mówimy, że zarzut jest poważny, że on musiał ponieść odpowiedzialność. Czy widzi pan go na stanowisku przewodniczącego komisji śledczej, bo on się o to ubiega? Przecież ten wątek. Proszę. Czy pan uważa, bo to jest zarzut, który Paweł Cookies powinien ponieść odpowiedzialność karną, jeżeli tak było, bo z komisji śledczej nie można wynosić informacji. Nie mam wątpliwości, że za takie informacje grozi jakaś kara. Mało tego. Cookies stał się wtedy narzędziem w rękach PiS-u do rozbijania opozycji i roznoszenia takich plotek po mieście.